Grób Sony Berka był oraz metrowy. Wakacje. Nie bez powodu ten numer również pojawił się dziś w audycji Rap Nation. To taka klamra kończąca wątek związany z tym, co dziś działo się w Białogardzie. Na Placu Wolności towarzyszyliśmy mieszkańcom organizując Rap School. No i to było hip-hopowe rozpoczęcie wakacji. Mamy nadzieję, że jeszcze z takim projektem bądź podobnym albo z jakimiś warsztatami hip-hopowymi uda nam się powrócić do Białogardu, a być może w te wakacje pojawimy się w jeszcze jakimś innym miejscu na mapie naszego regionu. A tymczasem na naszej antenie sięgamy kolejny raz po krótkiej przerwie po najnowszą solową płytę Włodiego. Reprezentant Molesty Evenement 30 czerwca zaprezentował hip-hopową do bólu płytę o hip-hopowym do bólu tytule Hip Hop Ultras. Właśnie do tego krążka zaglądamy. Bolała mnie głowa. Zobaczyłem nagle, że ten teatr to zwykła szopa. Jestem na swoim miejscu, jestem pewien, że bez was to nie miałoby sensu. Dwa kawałki z płyty Hip Hop Ultras Włodiego. Najpierw usłyszeliśmy Należne Miejsce, tam obok Włodiego na bicie Ero i Wilku WDZ. I teraz przed chwilą w czarnym fraku Fisz i Gruby Mielski wsparli reprezentanta Molesty Evenement. Dzisiejsza audycja zakończy się w sposób, myślę, dla wielu zaskakujący, ponieważ pojawią się kawałki hip-hopowe. Dwa, myślę, że bardzo znane rapowe numery. Jeden autorstwa Taco Hemingwaya, drugi autorstwa Wony. No tylko, że i interpretacja tych kawałków będzie, myślę, dla wielu z was zaskoczeniem, ponieważ za tą interpretację odpowiada główny zawór jazzu. I tak jak wskazuje nazwa tego projektu, będzie to interpretacja jazzowa i interpretacja w wersji retro, w wersji swingowej. Dodam tylko, że główny zawór jazzu wystąpił kiedyś w studiu Polskiego Radia Koszalin 2 albo 3 lata temu nad moją głową, czyli w studiu imienia Czesława Niemena miała miejsce potańcówka. No i właśnie wtedy zaprosiliśmy muzyków tworzących główny zawór jazzu. Ach, co to był za koncert. Na szczęście muzycy nie próżnują i właśnie ten utwór, który za chwilę pojawi się, opublikowali dosłownie kilka dni temu albo kilkanaście godzin temu w swoich mediach społecznościowych. Mam tutaj na myśli cover Taco Hemingwaya, a później już ten czas bardzo blisko północy wypełni nam ich interpretacja numeru Łony. Błąd. Dzięki za dzisiejszy Rap School w Białogardzie. Spokojnej nocy. Jacek Więckawski dzisiejszą audycję zrealizował. Ja się nazywam Arek Wilman. Na razie, cześć. Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po